dumny, bo widziałem w nim przez chwilę, że wziąłem w tym udział. Nie mogliśmy. Czołówka w końcu młodych aktorów, który właśnie Aleksander namówił do zagrania. Prawie nas nie widać, Borysa Szyca i tak dalej. Kreację stworzył Piotr Adamczyk, Alicja, piękny, wiarygodny, tak. Pięknie, niezwykle wiarygodny, tak sobie wyobrażałem Sobieskiego. Inteligentnego, silnego, wie, że im tu pogardzają, no to im pokaże, nie tylko w imieniu chrześcijaństwa, Polski i tak dalej, jak pokonywać Turka, bo on, przyjechała dywizja dron, najlepsi specjaliści na Turku i załatwili sprawę. Ja wiedziałem, że nie możemy nie wziąć udziału, tak jak moim zdaniem niesłusznie nie wzięło udziału telewizja ówczesna, państwowa, pod dyrekcją państwową. Bo wtedy byś nas udział jeszcze wyrazistszy. Byli polscy kaskaderzy, polskie pałace, polscy kostiumolodzy, którzy nam pewnie by się nie ustrzegli jakichś drobnych tam pomyłek może czy coś. Ale to polska telewizja to odrzuciła. Ja jestem dumny, że wziąłem w tym udział. Polski aktor grający w filmach historycznych, aktor z trylogii, to jest XVII wiek też. I nawet jako statysta był w takim przedsięwzięciu, chciał wziąć udział. A filmem jestem głęboko poruszony. To nie jest film tylko typu Zemca i Szpady, panie dyrektorze. Broń Boże, to jest film głęboko filozoficzny, głęboko ludzki, uniwersalny, współczesny w swoich aspiracjach, gdyż świat jest podzielony, nie tylko Polska. Świat jest podzielony pomiędzy właśnie wojującym islam, a próbującą zachować twarz przy życiu się, godności, pięknie, wiarę i kulturę naszej wspaniałej Europy. Ja też chcę powiedzieć, że także to, że bardzo dumny jestem z tego, że wziąłem udział w tym filmie. Enzo mówił o tym, że dla Włocha ważne są takie trzy wydarzenia w polskiej historii, które na niego, na Włochy i Europę wpłynęły. Właśnie bitwa pod Wiedniem, właśnie Monte Cassino, o którym wspomniał, i życiorys Karola Wojtyły. Do tej pory powstały dwa filmy stworzone przez Włochów, właśnie życiorys Jana Pawła II i teraz ten film Bitwa pod Wiedniem. Mam nadzieję, że o Monte Cassino uda się zrobić samemu, że my także będziemy mogli ten film po prostu zrobić. I spytać się innych koproducentów, żeby dotarło do właśnie, bo trzeba potem sprzedać tak jak ten film do 50 lat. Inaczej o naszej bitwie nikt by nie wiedział. Więc cieszę się bardzo, że coś, czego nie potrafimy sami zrobić, na początku załatwiają nasi przyjaciele. Nie jest to najłatwiej z wszystkich nas powiedzieć coś, co nie będzie, jak to jest powiedział aktora, bo ja w tej wersji filmowej właściwie no migam, tylko wiadomo, że daję rozkaz bombardowania. No to generał Kącki, Marcin, generał artylerii. Pewnie w serialu będzie jakby jedna moja wypowiedź, której tu w filmie już się nie dało zmyślić, że mówiła, jak pan na ten kalendarz się dostaniecie. Wniesiemy armaty na naszych plecach, odpowiedział spokojnie. Alicja, do tego cóż, razem z nami, to jest ta, która zostaje, bo rozmawiamy przez wojska Karola Gustawa w Wiedniu. Przypomina postać księżnej Eleonory Lotaryńskiej. Każdy plan filmowy to jest zupełnie inna ludzka energia, to jest zmiana doświadczeń, to najważniejsze spotkanie zawodowe. Tam na planie w wywiadach często pojawiają się laureaty Oscara, czyli partner Abraham, czy to też była taka motywacja, tak, biorę udział w tej pomocy. Tak, oczywiście, ja jestem fanką talentu Ekmar Abrahama od dawna, więc wydawało mi się, że nie tylko on gra w tym filmie, ale również mamy bardzo wysoką scenę, wysoką dla mojej bohaterki, wspólną, więc nie miałam wątpliwości, że jest to projekt, w którym chcę wystąpić, w tym coś wspólnego. Więc mam tylko najwspanialsze wspomnienia, jeżeli chodzi o powieść.
wpływ na planie i pracę z Marią Johanną.